Moi kochani, ja tak dzisiaj się właśnie zastanawiam, czemu ludzie dzisiaj wstydzą się Pana Jezusa? Czemu ludzie dzisiaj nie mogą słuchać o Bogu, o Jezusie? Wiecie dlaczego? Dlatego, że szatan przychodzi i nas okłamuje. Okłamuje ludzi. Zabiera im to, co jest najcenniejsze. Zabiera im radość. Radość, która jest w Chrystusie. Ludzie nie chcą słuchać w ogóle o Bogu. Jak ktoś dzisiaj mówi o Bogu, wstydzimy się. Wstydzimy dzisiaj się Boga. I to jest straszne. Gdyż bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Pan Jezus troszczy się o każdego z nas, moi kochani. Nie wstydźmy się Jezusa. Nie możemy się wstydzić Chrystusa. To tak jakby matka lub ojciec powstydził się swoich dzieci. To tak jakby mąż powstydził się swojej żony. Jest to niemożliwe. Więc nie możemy się wstydzić Chrystusa. Zobaczcie, żyjemy w kraju rzekomo chrześcijańskim. Wszyscy mówią, że wierzą w Boga. Ale w jakiego Boga wierzą? Jak on ma na imię ten Bóg? Który to jest? To nie jest tak. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, On nie przyszedł po to, słuchajcie, żeby zakładać religię, ale przyszedł po to, aby zbudować Kościół. Kościół, żeby zbudować. A tym Kościołem jesteśmy my, ludzie, którzy Go przyjmują, którzy Go poznają, którzy wierzą w Niego, którzy Go naśladują. Ja kiedyś byłem człowiekiem, który nienawidził chrześcijan, który nienawidził Boga Jezusa. Nienawidziłem wszystkich ludzi. Dlaczego? Bo mój ojciec był alkoholikiem. Moja mama była alkoholiczką. I w naszym domu było ból, cierpienie. Nie było miłości, nie było pokoju. Dlatego znienawidziłem Boga, bo mój ojciec co niedzielę chodził do kościoła. Ale kiedy wracał pijany z tego kościoła, bił mamę, bił nas. Ja nie chciałem takiego Boga. Do czego mi taki Bóg? Ale Bóg ma plan do każdego człowieka. Ma do ciebie i do mnie. Kiedy siedziałem w więzieniu, przyszedł do mnie Chrystus. Osobiście przyszedł do mnie Chrystus. Kiedy wyciągnął do mnie dłonie, powiedział: Synu, kocham cię, klęknij i wyznaj swoje grzechy. Kiedy padłem na kolana, zacząłem pokutować, wyznawać moje winy i grzechy. On wyrwał mi serce, które miałem z kamienia i wstawił nowe mięsiste. I w ciągu jednej sekundy zmienił moje życie. I dzisiaj Chrystus puka do twojego serca. Czy Chrystus chce zmienić twoje życie? Czy chce dać ci radość? Nieważne, kim jesteś. Nieważne, co się dzieje w twoim życiu. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I Chrystus przyszedł na ziemię po to, aby umrzeć za ciebie, za mnie. Wziąć twoje grzechy i winy i przelać je na krzyżu, na Golgocie. Jako świętą krew, ofiarę złożoną na krzyżu. Za twoje grzechy i winy, za twoje choroby, za twoje utrapienie. I On dzisiaj puka do twojego serca. Puka, abyś otworzył swoje serce. Abyś dzisiaj zawołał do Niego. Abyś dzisiaj spojrzał się na Golgotę, na krzyż. Powiedział: Panie, Panie Jezu, pomóż mi. Ja nie daję rady. Nie wiem, co się dzieje z moim życiem. Bo tak jest. Idziemy do domów, słuchajcie, zamykamy się w naszych domach i jak ono wygląda, nasze życie. Użalamy się nad sobą. Płaczemy. Kobiety boją się swoich mężczyzn, którzy przychodzą pijani, biją żony, biją dzieci. Dzieci nie chcą być w takim domu, w którym jest kłótnia i awantura. Ale gdyby Jezus był w naszych sercach, czy tak by wyglądało nasze życie? Czy balibyśmy się czegokolwiek? Przecież Jezus jest miłością. On jest spokojem i radością. Jeżeli uwierzysz w Chrystusa i przyjmiesz Go jako Pana i Zbawiciela, to będziesz zbawiony ty i dom twój. Taka jest obietnica Boża do naszego życia. Bogu niech będzie wszelka chwała. Bogu niech będzie wszelka chwała.